Elektrownia jądrowa Żarnowiec to polska elektrownia jądrowa budowana w latach 1982-1989 w miejscu zlikwidowanej wsi Kartoszyno nad jeziorem Żarnowieckim z siedzibą w Nadolu. Oficjalna, ostatnia nazwa przedsiębiorstwa brzmiała Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie, w likwidacji w Nadolu. W zamyśle elektrownia miała stanowić pierwszy krok w realizacji polskiego programu energetyki jądrowej, który obejmował ponadto wybudowanie elektrowni jądrowej Warta w miejscowości Klempacz w ówczesnym województwie pilskim. Elektrownia w Żarnowcu docelowo miała się składać z 4 bloków energetycznych napędzanych reaktorami WWR-440 o łącznej mocy około 1600 MW. Zmiana warunków ekonomicznych w Polsce po 1989 roku, a także długotrwałe protesty aktywistów oraz mieszkańców i negatywny odbiór części społeczeństwa, który wzmógł się szczególnie po katastrofie w Czarnobylu, spowodowały, że budowa została wstrzymana i elektrownia nie powstała. W 2011 roku Żarnowiec został przez PGE wytypowany wraz z 2 innymi miejscowościami, Gąski oraz Choszczewo, na miejsce lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej, mającej powstać do 2020 roku. Rządowe opracowanie z roku 2014 zakładało otwarcie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na rok 2024. Na początku roku 2015 minister skarbu ocenił ten termin na rok 2027. Wybór lokalizacji był konsekwencją wieloletnich badań hydrologicznych, hydrochemicznych, sejsmicznych, meteorologicznych i demograficznych pod kątem miejsca budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Elektrownię, która docelowo miała zajmować obszar 70 hektarów z zapleczem budowlanym i obiektami wspierającymi aż 425 hektarów i stanowić miały 4 bloki wyposażone w reaktory WWR-440 o mocy elektrycznej 440 MW zaprojektowane w Związku Radzieckim, a wyprodukowane w zakładach Skoda w Czechosłowacji. Turbozespoły typu 4K465 produkcji zakładów Zamech w Elblągu, generatory GTHW600 produkowane przez Dolmel z Wrocławia. WWR-440 był radziecką odmianą używanego na całym świecie reaktora typu PWR, w którym chłodziwem, moderatorem i reflektorem jest zwykła woda pod ciśnieniem, w przeciwieństwie do moderowanych grafitem reaktorów RBMK, stosowanych tylko na terenie Związku Radzieckiego, także w Czarnobylu. W Żarnowcu planowano uruchomić model V213 reaktora WWR, należący do reaktorów drugiej generacji. Pierwotnie planowano uruchomienie pierwszego bloku energetycznego o mocy zainstalowanej 465 MW w roku 1989, zaś drugiego w 1990. Na przełomie lat 1983-84 wyznaczono terminy. Grudzień 1990 dla pierwszego i grudzień 91 dla drugiego bloku. Po katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku planowano dostosować elektrownię do europejskich norm bezpieczeństwa oraz wyposażyć reaktory w urządzenia automatyki Siemens AG. Oprócz samej elektrowni, na którą miało składać się 79 budynków, rozpoczęto budowę 189 budynków tymczasowych zapleczy. W sumie wybudowano 630 obiektów, m.in. nowoczesny ośrodek radiometeorologiczny, hotel pracowniczy, hale do produkcji prefabrykatów betonowych, ekspedycje i dworzec kolejowy oraz stołówkę i szatniowce. W budowę zaangażowanych było około 70 polskich przedsiębiorstw. Plany budowy od początku budziły sprzeciw części społeczeństwa, zwłaszcza ludności zamieszkałej w pobliżu samej elektrowni. W warunkach politycznych PRL nie mogły one jednak przybrać zbyt ostrych form i sprowadzały się głównie do tworzenia list protestacyjnych wysyłanych do władz oraz gromadzenia informacji na temat potencjalnych skutków ekologicznych budowy. Protesty zaostrzyły się dopiero po katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku. Najbardziej aktywnymi uczestnikami protestów były organizacje aktywistów, a wśród nich przede wszystkim Franciszkański Ruch Ekologiczny, który od 1986 do 1988 roku zorganizował
serię wykładów prezentujących potencjalne zagrożenia budową elektrowni, serię minikonferencji w Gdańskim Towarzystwie Naukowym, a następnie czynnie przyłączył się do protestów. Do najbardziej znanych działaczy tego ruchu należeli Jerzy Jaśkowski, Władysław Dobrowolski i Tomasz Burek. Gdańskie Forum Ekologiczne, które postawiło sobie za jeden z głównych celów niedopuszczenia do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i było głównym organizatorem trwających od 1988 roku publicznych akcji protestacyjnych polegających na organizowaniu manifestacji przed bramami budowy, rozrzucaniu ulotek w Trójmieście, wysyłaniu setek listów do władz. Organizacje ogólnopolskie, w tym Ruch Wolności i Pokój oraz Wolę Być, które stosowały najostrzejsze formy protestu w postaci licznych akcji blokowania dróg razem z miejscową ludnością oraz 63-dniowej głodówki. Wśród przeciwników budowy elektrowni znalazło się też wiele znanych osób z pierwszych stron gazet, m.in. Lech Wałęsa i Krzysztof Skiba. Uczestnicy protestu powoływali się też na negatywną ocenę bezpieczeństwa uruchomienia elektrowni dokonaną przez pracowników Państwowej Agencji Atomistyki Andrzeja Wierusza i Mirosława Dakowskiego. Intensywność i nagłaśnianie protestów zmusiły władze do zorganizowania referendum lokalnego w tej sprawie. Pierwotna decyzja o referendum zapadła już w 1987 roku, ale była pod rozmaitymi pretekstami odkładana aż do wyborów samorządowych w 1990 roku. Referendum poprzedziło szeroko zakrojone akcje ulotkowe i plakatowe gdańskich organizacji sprzeciwiających się budowie elektrowni. W ramach tej inicjatywy propagandowej w dużym stopniu wykorzystywano łatwe w odbiorze stwierdzenia o planach montażu w Żarnowcu reaktora identycznego z wykorzystywanym w Czarnobylu. O głębokich ruchach tektonicznych, które miały doprowadzić do zerwania wałów głównego zbiornika elektrowni szczytowo-pompowej i zalania elektrowni jądrowej, czy też o nieuchronnym skażeniu radioaktywnym jeziora wynikającym z zastosowania otwartego układu chłodzenia. W referendum wzięło udział 44% uprawnionych do głosowania, z których 86% głosowało przeciw budowie, a 14% za. Ze względu na zbyt małą frekwencję, referendum nie było prawnie wiążące i budowa elektrowni trwała nadal, co wywołało kolejną, jeszcze ostrzejszą od poprzednich falę protestów społecznych, w których w odróżnieniu od akcji z 1988 roku uczestniczyła przede wszystkim ludność miejscowa. Mieszkańcy tarasowali okresowo drogi dojazdowe na budowę ciągnikami i maszynami rolniczymi, dość skutecznie ją paraliżując. Według słów ministra przemysłu zarządu Tadeusza Mazowieckiego, Tadeusza Syryjczyka, wpływ na podjęcie decyzji o likwidacji budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec miały następujące czynniki. Zbędność dla wewnętrznego bilansu energetycznego, wątpliwa rentowność w porównaniu do elektrowni konwencjonalnych oraz niejednoznaczność kwestii bezpieczeństwa, niezależnie od negatywnego dla budowy nastawienia opinii publicznej. Po zamknięciu budowy z dnia na dzień tysiące drogich urządzeń przeznaczonych do montażu elektrowni stały się bezużyteczne. Dwa z czterech reaktorów zezłomowano. Jeden z pozostałych reaktorów odkupiła od Polski za symboliczną kwotę elektrownia jądrowa Luisa. Drugi znajduje się obecnie w Centrum Szkoleń Elektrowni Jądrowej PAX na Węgrzech. Wraz z przekazaniem terenu elektrowni samorządowi lokalnemu rozpoczął się okres niszczenia budynków i urządzeń elektrowni jądrowej Żarnowiec, w tym kradzieży. Często przytaczanymi przykładami tego zjawiska były kompletnie zdewastowany luksusowy hotel robotniczy oraz nowoczesny ośrodek pomiarów zewnętrznych. Zdarzały się też przypadki wandalizmu, także ze strony osób zatrudnionych do ochrony majątku elektrowni, na przykład wybijanie szyb. Część budynków, na przykład 4-piętrowe baraki administracyjne pochodzące z początków budowy, rozebrano dopiero w sierpniu i wrześniu 2020 roku. W wyniku wyłączenia pomp usuwających wodę z położonych poniżej poziomu jeziora fundamentów, w niedługim czasie główny budynek siłowni został zalany przez wody zaskórne. Aby ratować pozostawione samym sobie zespoły przemysłowe, na terenie elektrowni utworzono w 1993 roku strefę ekonomiczną Żarnowiec. 9 października 1997 roku obszar ten stał się częścią nowo powstałej specjalnej strefy ekonomicznej Żarnowiec-Tczew.
Jedynymi z pierwszych uruchomionych w strefie firmy była drukarnia, producent środków ochrony roślin, fabryka rur i nieistniejąca dziś wytwórnia chipsów. Nie zadbano jednak o należyte połączenia komunikacyjne ze znacznie oddalonymi, większymi aglomeracjami, a wybudowaną, zelektryfikowaną linię kolejową całkowicie zdemontowano, a samą linię zawieszono. Spowodowało to brak zainteresowania zarówno ze strony inwestorów, jak i ze strony potencjalnych wykwalifikowanych pracowników. Wiele planowanych w strefie inwestycji nie doszło nigdy do skutku. Obecnie w Kartoszynie działa ponad 20 przedsiębiorstw. Źródła bliskie zwolennikom budowy elektrowni podają, że straty z powodu jej zaniechania mogą sięgać nawet 2 miliardów dolarów. W wyniku zastosowania tzw. otwartego układu chłodzenia, po uruchomieniu elektrowni temperatura wody w jeziorze Żarnowieckim wzrosłaby średnio o 10 stopni. Przy silnych mrozach utrzymywałaby się ona na poziomie kilkunastu stopni powyżej zera. W związku z tym, aby zapobiec zbytniemu rozwojowi flory, planowano zmienić ekosystem jeziora poprzez zarybienie go gatunkami ciepłolubnymi, np. roślinożernym amurem. W tym celu zezwolono na masowy odłów gatunków drapieżnych, mogących zagrozić gatunkom roślinożernym. Po zamknięciu budowy nie zmieniono przepisów, co przyczyniło się do praktycznie całkowitego wytrzebienia fauny jeziora. Skutkiem działania elektrowni szczytowo-pompowej są wahania poziomu wody w jeziorze, w wyniku czego można zaobserwować erozję gleby na jego brzegach. Po trzęsieniu ziemi w Kaliningradzie w 2004 roku bezpieczeństwo sejsmiczne Polski Północnej zostało zakwestionowane. Jednym ze śladów po elektrowni jądrowej Żarnowiec jest specjalna zastawa stołowa z logo elektrowni produkcji zakładów Lubiana. Ośrodek pomiarów zewnętrznych działał aż do 2002 roku, kiedy to upadła opiekująca się nim firma. Wyposażony był m.in. w radar meteorologiczny. Urządzenie zostało zniszczone przez złodziei złomu. W czasie budowy elektrowni i nasilających się protestów powstał neologizm Żarnobyl, będący zlepkiem dwóch nazw miejscowości – Żarnowca i owianego złą sławą Czarnobyla. Po latach określenie nabrało dodatkowego znaczenia. Ruina, w jaką popada budowa niedoszłej elektrowni, nasuwa pewne skojarzenia z wymarłym miastem Prypeć, opustoszonym po czarnobylskiej katastrofie. W 2005 roku pojawiły się plany budowy nowej elektrowni jądrowej niedaleko strefy ekonomicznej. Ministerstwo Gospodarki i Pracy wydało też obwieszczenie z dnia 1 lipca 2005 roku Polityka energetyczna dla Polski do 2025 roku, w którym znalazł się zapis: oddzielny problem to potrzeba przekazania rzetelnych informacji o energetyce atomowej w związku z przewidywaną możliwością wprowadzenia w Polsce tego rodzaju generacji energii elektrycznej. W 2008 roku minister gospodarki zapowiedział przejęcie nowego programu Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie Rzeczypospolitej w 2008 roku ponad połowa Polaków nie chciała budowy w kraju elektrowni atomowej. Co trzecia osoba wyraziła poparcie, a co dziesiąta nie miała zdania. Państwowa Agencja Atomistyki wytypowała na lokalizację przyszłej elektrowni już wcześniej rozpatrywane Żarnowiec i Klępicz, ale także 6 lokalizacji zastępczych i 5 lokalizacji na składowanie odpadów.